Od jutra w całym kraju zaczną działać urzędy skarbowe. Na razie będą otwarte 2 dni w tygodniu, w środę i w piątki. Przy tej okazji przypominamy, że do 1 czerwca jest czas na składanie zeznań podatkowych, a co za tym idzie, wciąż możemy przekazać 1% podatku. Urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej zachęcają do dzielenia się 1% swojego podatku. Warto przypomnieć, że w tym roku po raz 17 będziemy mogli zadecydować tak naprawdę, gdzie część naszego podatku trafi. To nic nie kosztuje. Wystarczy w swoim zeznaniu wskazać wybraną organizację pożytku publicznego, a obsługą już tego zajmie się Krajowa Administracja Skarbowa. Mówi Małgorzata Spychała z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. W tym roku na przekazanie 1% podatku mamy czas do 1 czerwca. Wybraną organizację, której chcemy przekazać nasz podatek, wskazujemy w zeznaniu podatkowym. W przypadku emerytów i rencistów PIT rozlicza ZUS. Dodatkowo potrzebne będzie wówczas oświadczenie PIT-OP. Samo oświadczenie PIT-OP możemy złożyć elektronicznie poprzez usługę Twój PIT czy też system e-deklaracji, bądź też oczywiście w sposób tradycyjny. Wypełnienie dokumentu polega na wpisaniu numeru KRS organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku. Jeżeli ktoś z seniorów nie wypełnił jeszcze swojego zeznania podatkowego, przypominamy, z jakich odliczeń może on skorzystać. A jest to na przykład ulga na internet czy ulga termomodernizacyjna. Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać podatnik, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Kwota odliczenia to jest 53 tysiące złotych. Mówi Monika Tycner z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Ulgę rozliczamy w okresie 3 kolejnych lat. Odliczyć można także zakupiony sprzęt rehabilitacyjny, koszty zabiegów i turnusów rehabilitacyjnych, jak i koszty poniesione na zakup leków. Warto pamiętać o tym, że emeryci w swoich PIT-ach mogą uwzględnić także koszty domowej pomocy pielęgniarskiej, jak też koszty dostosowania samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Od jutra w całym kraju zaczną działać urzędy skarbowe. Na razie otwarte będą 2 razy w tygodniu, w środy i w piątki.